Cześć, siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku będziemy siać tutaj rzepak i obok chyba będziemy... Albo też zasieję rzepak, będę miał dwa wielkie pole rzepaku i finał. Będziemy się testować oczywiście ProSeeda. Oczywiście ten mod to jest na mod... Mod to jest na... Dodaję do siewników rysowanie ścieżek. Zresztą kto grał starsze farmingi, czyli 17 i 19, to powinien znać tego moda. Nie wiem, czemu się do końca nie wysypało, ale dobrze. Nieraz tak po prostu jest. Oczywiście klas sobie kamienie będzie zbierał. Ja MF-a zostawiam tutaj. Idę do mojego drugiego MF-a. Czemu jest GPS nieaktywny w tym fazie? Nie wiem, czy tak jest. Bym musiał zobaczyć, ale... Ale dobra, niech jest ten napis na razie. O właśnie, i przynajmniej będę powiedział, ile to pole ma hektarów od razu. Oczywiście bez łąki, tak? Piszę, że niby w takim tempie na godzinę mogę zasiać 28 hektarów. Tak tu piszę. Tym zestawem jadę z 15 na godzinę. Jadąc 15 godziny mogę zasiać całe 29 hektarów, pokazuję już. Po tym przejeździe będę miał 20 arów zasiane już. Co tu się stało? No i dobra, i jedziemy. I teraz powinna być ścieżka 2 na 7. A full auto? No to jednak musi być full auto. Bo teraz jest ścieżka 2 na 7, no i tak ma być. No i o to chodzi. Na czwartym przejeździe powinna się ścieżka rysować. To teraz pytanie numer dwa, dlaczego? Dlaczego kolega nie zbiera tych kamieni? To jest bardzo ciekawe pytanie. Oczywiście szerokość 6 metrów. Dojedziemy do końca i zobaczymy, dlaczego nie zbiera, bo drzewa przerył chyba. Ale nie powinien przyjść, nie wiem dlaczego tak zrobił. Będzie taka ciekawy test na tutaj. To 5 kg kamieni 0, a tu jeszcze trochę jeszcze do końca pola się dostało trochę. Nie chcę jeszcze po przeszczaków się bawić, bo nie wiem jak to wyjdzie. Dlatego ten pierwszy sezon chcę bez poprzeczniaków zrobić. Jeśli na 4 przejazdy będzie łapać, rozsiewać, bo teraz wychodzi, że mam 3, 6, czekaj, jak to? Nie, czekaj. 6, 12, 18 metrów, czyli teraz kolejny przejazd będzie rysował, czyli 18 to będzie na pół siewnika, bo to w pół siewnika rysuje.
To będzie akurat 27 metrów, więc powinno być akurat idealnie. Czyli jak ja chcę walić na taką szerokość. To muszę rypać 5 razy dookoła pola. Tak naprawdę. Pięć razy dookoła pola muszę rypać. Teraz trzeba w dobrą stronę zawrócić. I powinien w dobrą stronę zawrócić. Jo. Czyli ja będę musiał wtedy rypać 5 razy dookoła pola. Żeby tak idealnie, perfekcyjnie ścieżki wyszły. To za małe pola, żeby się ze ścieżki bawić. Takie dokładne. Ale specjalnie ten rok się pobawię tym. Może w przyszłym sezonie tak dokładnie zrobię ten... Dobra, ścieżka i powinna rysować. Rysuję, rysuję. Czy to tak jakby wychodzi, jakby na światach rysowało, no bo nie ma tych znaczników takich, co ma Wadershot. Dobra, wiem, że to trzeba będzie zwałować. Jednak nie w tą stronę zawrócił. No i o tym właśnie mówiłem. A, bo on powinien tak jakby cofnąć i w prawo skręcić, dobra. Bo tutaj takie kółka powinien tak... Takie kółeczko zatoczyć, ale tego nie zrobił. Nie wiem jak tam pod końcówką będzie ścieżki. Tak radę normalnie. Nie kombinuję. Widzę, że spadła ta średnia, czyli 23,5 hektara powinien zasiać na godzinę. 23,6 coś takiego pokazuje. Tego jak się chce ścieżki rysować, to najlepiej jeden raz przy razie siać. Albo dać sobie na manuala i po prostu ustawić sobie przejazd ścieżkowy. Wiem, że to dziwnie brzmi, ale... Że po prostu włączyć sobie ścieżkę i pierwsze ścieżki narysować na całym polu. A potem środki siać. Nie mogę go za cholerę ogarnąć, tego pracownika. Dlatego tak muszę to robić. Jest 15:19, a mamy 9 minut odcinka, no dobra. Kurde, nie wiem jaką miniaturkę zrobić, ale to się pomyśli później. Miniaturka nie jest ważna w tym momencie. Najpierw żeby do 15. No nie, do 15:40 coś takiego to będzie nagrywane. Teraz będę musiał patrzeć znowu, czy on w dobrą stronę zawija, no i to jest takie... W tej grze mam 215 godzin, bo stwierdziłem, że co odcinek będę wam mówił, ile mam godzin w danej grze. A tak sobie stwierdziłem, że kiedyś jak będę odcinki oglądał, to też fajnie. Sobie przypomnieć, że na przykład na odcinku numer... Na przykład powiedzmy 20.
na Encryku miałem na przykład 300 godzin, tak? W sensie ogólnie w grze. No, co za... Cały czas do telefonu mi wraca i muszę go przestawiać. Bym go najchętniej od drugiej strony puścił, żeby do tego się przybliża, ale to wtedy tak trochę nie wyjdzie. Wtedy jak ze ścieżki nie wyjdzie. A kamieni to tutaj nie brakuje. Nie wiem czemu ta mapa się tak buguje, czy to przez Prostina, czy nie. Nie wiem. I po prostu numerki znikają, tak? Numerki znikają, ale tak ogólnie to wszystko działa. Więc jest taki jeden. Teraz jest 7 na 7. Przejazdy, czyli mamy dokładnie 42 metry dopiero sobie. No, no 3, 4, 5, 6, 7, no dobra, dobrze jest. I teraz którą stronę zawrócić, kolega? Powinien w prawo nawinąć. Dobra. Już będzie dobrze jeździć. Nie wiem ile klas ma tych kamieni, bo zapomniałem. Okej, Simku. Sobie zrobimy nawozy. Przy okazji sprawdzimy sobie tę ścieżkę, ale ja myślę, że będzie dobrze narysowany. Czyli teraz mogę tak jakby jedną ścieżkę sobie w prawo przeskoczyć i potem wrócić środkiem i dopiero ścieżkę narysować, tak? Na to wychodzi, że tak. Mamy tu pola zasiane? No nie jeszcze. Jeszcze chwilę do połowy. Jeszcze kawalątek. Jeszcze kawalątek i będzie. Będzie wszystko elegancko. 15.23. Poniedziałek 21 marca 2022 roku. No więc jeden dzień do przodu, jestem na czwartek, nie mam odcinka, ale to na spokojnie. To jakoś ogarnę, co? Na czwartek nie mam odcinka. Na piątek też nie mam, ale na piątek to sobie jutro ogarnę. Tak na co? Bo na przykład pobranie czeki będę musiał ogarnąć. Więc zobaczę, a na czwartek no wiadomo, że chciałem Felsbruna. I chyba się... A nie, na czwartek musi być... Felsbrun na piątek jest, dobra, porąbałem cię. Felsbrun jest na piątek, a na czwartek jest... Elegrad. Na czwartek jest Elegrad. Więc będę musiał go jakoś okarmić. Żeby znaleźć na tym dziesiątym. Ewentualnie środa wieczór wychodzi. Bym musiał ogarnąć. Ewentualnie środa wieczór, jak na halę pojedzie, bra. Wtedy jest jeden jedyny moment.
żeby go normalnie w całości ogarnąć. W sensie ten odcinek, żeby go nagrać i wrzucić. Czyli to będzie 19.30, 20 będzie skończone. Czyli będę miał akurat 20.40, 21 maksymalnie przesłane, tak? Bo nie wiem, jaką długość odcinka to będzie. Jeśli będzie pół godziny, no to do 20 się wyrobię. A jeżeli nie, no to po 20 chyba. Ile masz kamyczków? To na 100. Przestawię go na sianę. Bo czemu by nie? Powiem, że takim siewnikiem troszeczkę schodzi, żeby to obsiać. A jakbym miał 12 metrów, czyli bym miał 12, 24, 36. Na 12 by to chyba nie wyszło. Tylko bym miał 12, 24, ten 36. I wtedy dostaję 4,8. 8 metrów. Czyli wtedy musiał ścieżkę na 36 metrów pracować. A czekaj, 15. No to nie, 45 to za dużo. No 15 to już w ogóle nie będę chyba się rzekł, bo się nie będzie opłacać. Bo nie ma jak tego podzielić. No i dobra, i teraz rysuję kolejną ścieżkę. Drugą już na tym polu. Rysuję, dobra. Ta tekstura praktycznie sianego, od kultowo-zdolowanego zbytnio się dużo nie różni. Na dzipie się to jest proste ścieżki w ogóle. Mi się zawsze na tym panelu po prawej stronie zapodobało, że tak fajnie pokazuje na czerwono, że rysuje ścieżkę. Że te dwie sekcje są wyłączone. I sobie na spokojnie te kamienie zbiera. Między tą a tamtą ścieżką 42 metry, czyli 7 przejazdów, no? Czekaj. 5, 6, 7. 5, 6, 7. 1, 2, 3, 36. No. Jakiego? No, mogę przyjść. Dobra. Urydy. Zowiadam. Dobra, sobie zrobię taki krótszy odcinek. Dlatego dojadę do końca pola i kończę. Bo zrobię 19 minut odcinka dzisiaj, no bo króciutki. I nie chcę was zbytnio zamęczać, zanudzać tymi siewami. A ja sobie to dokończę po prostu sam. Poza odcinkiem. Więc poza odcinkiem to trochę szybciej pójdzie. A w kolejnym odcinku zobaczymy się na wozach i chyba będziemy sprzedawać sałatę chyba już powoli. Bo sałaty cena jest... Nie wiem, czy zobaczę. Nie powinien zobaczyć. Gdzie jest sałata? To jest sałata. No jutro chyba bym wydało. Po prostu zrobię wrzesień, żeby fajnie wyglądało tamten... Żeby... Było ścieżki też. Bo będzie trawa urośnięta. Znaczy nie trawa urośnięta, tylko pożar będzie urośnięty, tak? Tu jest na raz znalezione, to jest całe, dobra. Musimy się dwa razy przelecieć. Dobra, więc ja idę na obiad. Dziękuję za oglądanie tego odcinka. Komentujcie, subskrybujcie. Oceniajcie mój kanał, podajcie mi kolejne filmy. Trzymajcie się cieplutko. Cześć! A ja lecę na obiad. Mamy akurat 21 odcinka, więc elegancko. Na razie.